Dzień dobry, Jan Piński, witam na moim kanale. Moim i Państwa gościem jest Andrzej Gąsiorowski, przedsiębiorca, filantrop. No właśnie, i człowiek, który mojemu pokoleniu jego nazwisko dużo mówi, nazwa RDB też, ale już młodszemu pokoleniu niewiele. Więc poproszę Ciebie, żebyś przedstawił się. Nazywam się Andrzej Gąsierowski. Jestem z wykształcenia lekarzem. Pracowałem jako lekarz 6 lat. Najpierw jako ginekolog, potem laryngolog. Następnie zostałem biznesmenem i byłem prezesem w kilku firmach, na samym końcu w firmie RDB. Wcześniej zajmowałem się matematyką i fizyką kwantową. Miałem nawet pomysł, żeby właśnie w tym kierunku rozwijać swoje studia, ale w latach 80. to nie było jakieś praktyczne zajęcie. I dzisiaj jestem człowiekiem, który zajmuje się wieloma rzeczami. Producentem filmów, muzyki, show biznesu. Mam akredytację dziennikarską z kilku europejskich i amerykańskich prasowych agencji. Zrobiłem nawet doktorat z teologii ostatnio. A na co dzień zajmuję się działalnością menedżerską, czyli zarządzam grupami biznesu, realizację projektów finansowych, w makroekonomiczne projekty w obszarach sztucznej inteligencji, energii, transportu. Największe projekty, które mogę wymienić, to jest budowa hydroelektrowni przepływowych oraz portów, terminali kontenerowych, to jest na 3 miliardy dolarów w Europie. Również zajmuję się biznesem, show biznesem. A moją największą pasją to jest Helping Hand Global Forum. Jest to międzynarodowa organizacja zarejestrowana w Izraelu i działająca w 180 krajach świata. Jest federacją 250 innych organizacji międzynarodowych i zajmuje się dyplomacją międzynarodową poprzez interakcje z biznesem, finansami i polityką. Jeżeli chodzi o działalność publiczną, jeszcze na samym końcu, bo to też jest dla mnie ważne, miałem nominację do ponad 50 organizacji regionalnych i międzynarodowych. Najbardziej sobie cenię zostanie w zeszłym roku kawalerem orderu arcybractwa Medyceuszy oraz orderu świętego Stanisława. Tyle o mnie w skrócie. No dobrze, to teraz pytanie. Nie. Czym było RDB? I czym była afera RDB? I czy takowa afera była? A jeżeli tak, na czym polegała? Afera, jak sprawdzimy definicję, jest to wytwór medialny polegający na tym, że się nagłaśnia pewne tezy pewnych grup ludzi, którzy reprezentują pewien stan wiedzy i chcą przez to coś osiągnąć. Także tyle na temat afery. No bo jeżeli chodzi o stan prawny, no to cóż, byłem w 1991 roku postawiony w stan zarzutu podejrzany o czyn z artykułu 201, polegający na tym, że byłem oskarżony o to, że zagarnąłem mienie społeczne znacznej wartości. I po 23 latach prokuratura wycofała się z tego zarzutu, argumentując, że brak cech popełnienia przestępstwa. I po 23 latach prowadzonego śledztwa i nazywania tego aferą RDB we wszystkich możliwych kontekstach zostałem, no mówiąc krótko, nawet nie uniewinniony, ale zawieszono postępowanie. W związku z tym stałem się człowiekiem wolnym, nie pod zarzutami karnymi. No i dzisiaj jestem niekarany, figuruję w kartotece karnej Krajowego Kodeksu Karnego. A to wszystko, co jest związane z RP, jest bardzo dla mnie może niemiłym wspomnieniem z dalekiej przyszłości. Czyli nie jest tak, jak niektórzy wypisywali pod naszym wywiadem, że zarzuty po prostu uległy przedawnieniu, tylko po prostu prokuratura nagle zmieniła zdanie, że nie jest w stanie ich udowodnić, tak? No po pierwsze nie tak nagle, bo po 23 latach, ale zmieniła i za to jestem wdzięczny. Jest to trochę frustrujące, bo to było 2 lata przed rzeczywiście terminem przedawnienia. W Polsce terminy przedawnienia są
10, 15, 20, 25 lat. Nie ma czegoś takiego, 23 lata jest termin przedawnienia. W związku z tym no, czułem się trochę jak Abraham, który wreszcie doczekał się syna w wieku 100 lat. Biblijny Abraham oczywiście mam na myśli. I w związku z tym w tym momencie nie wiadomo, czy się cieszyć, czy płakać. Prawda? No, w każdym razie w 2014 roku umorzono śledztwo z powodu oscylatora. Później jeszcze doszła sprawa rzekomej grabieży własnego mienia z własnej firmy, z RDB, i to jest tak zwany wątek kaliski, gdzie tam rzeczywiście doszło do sytuacji, w której sąd orzekł, że umarza ze względu na przedawnienie, gdyż ten czyn kiedyś był karalny ileś tam lat i w związku z tym wszedłem jak gdyby w ramy przedawnienia z powodu, to znaczy umorzenia z powodu przedawnienia. Oczywiście miałem możliwość odwołać się i nawet to chciałem zrobić, bo jeszcze naiwnie wyobrażałem sobie, że coś tam będę w stanie udowadniać, ale przekonano mnie, że po prostu to jest najkorzystniejsze rozwiązanie dla mnie i dla wymiaru sprawiedliwości. W mediach do dzisiaj te dwie sprawy się łączy, czyli sprawę RDB oscylatora traktuje się, że to jest umorzone w Kaliszu, co nie jest prawda. Wytłumacz czym właśnie, bo czym był oscylator, bo to jest znowu tajemna wiedza, afera oscylatora. Co to był oscylator? Dlaczego, jaki odsetek, jaki przychód z tegoż oscylatora miało RDB i jak to się miało, w ogóle, żebyś trochę więcej powiedział, czym był RDB, jak wielką była firmą w 1991 roku, kiedy no, de facto postawiono ją w stan likwidacji. Do tego też wrócimy, bo to jest bardzo ciekawego. Więc zacznijmy może od definicji, żeby było krótko i prosto. Co to jest oscylator? Nie, to może zacznijmy od firmy RDB, a potem przejdziemy do oscylatora. Dobrze. Więc to była firma, która została założona przez Bogusława Baksika i jego partnerów w 1989 pod koniec za chyba 15 dolarów i zajmowała się wtedy handlem kawy i telewizorami na bazie transformacji, którą Polska przechodziła. Ja dołączyłem pod koniec roku, to znaczy kilka miesięcy później ja dołączyłem do tej firmy i zostałem wiceprezesem i objąłem 40% udziałów. Firma działała w zasadzie 24 miesiące, czyli 2 lata, od sierpnia 89 do sierpnia 91. I rozpoczynała w zasadzie od niczego, bo to nie swojego istnienia zatrudniała około 3000 firm w 50 krajach świata. W Warszawie mieliśmy 13 biur, zatrudnienie w biurach 500 osób w 91 roku. Wartość holdingu przekroczyła, jeżeli chodzi o obroty, i to są dane z prokuratury, 22,5 miliarda dolarów obrotu za rok 90-91. Firma zapłaci 20,5 miliarda dolarów w 91 roku. Tak. I to jakby ja kiedyś porównywałem, to stanowiło 25% PKB Polski w tym czasie i uwaga, 5% PKB Chin. Oczywiście w 91 roku, bo dzisiaj byłoby to niemożliwe. Chiny są zupełnie innym państwem, mają inną gospodarkę. No cóż, mieliśmy do czynienia z sytuacją, gdzie na bazie przyrostu kapitału, który został wygenerowany w bardzo kontrowersyjnym okresie historii, dlatego że po prostu przypomnijmy sobie, że odsetki, oprocentowanie na kontach złotowych, złotówkowych były 30% na miesiąc. Więc żeby przeżyć ten horror, należało wytworzyć alternatywną działalność, która buforowała ten, jak gdyby, tą gilotynę. I tą płaszczyzną to było wyjście na rynki międzynarodowe. Myśmy byli pierwszą firmą, która od początku funkcjonowała doskonale w Stanach Zjednoczonych, Izraelu, w Ameryce Południowej, na Dalekim Wschodzie. Sekretem było dlaczego? Bo korzystaliśmy z zaprzyjaźnionych networków, z grup ewangelicznych chrześcijan, od których, że tak powiem, no, jest nasze pochodzenie,
przynależność religijna moja i Bogusława. I w okresie komunizmu te kontakty, które się wytworzyły, momentalnie zaowocowały na zasadzie: chcę się spotkać z wiceprezesem LG, wtedy się nazywało Gold Star, i to wszystko nam było umożliwione. W związku z tym majątek firmy no, był dosyć duży i to na to się składały firmy, na przykład 7% banku Bre, dzisiaj to jest mBank. Mieliśmy 30% w Barcie, w Agrobanku. No, tych firm było w samej Polsce ponad chyba 300 albo 400. Więc nazwijmy sobie, że to jest taka firma, tak dzisiejszym językiem, która tworzyła startupy, z których nie wiadomo, co będzie dalej, ale kapitałem byli ludzie, ich potencjał, ich wiedza i oni generowali te wszystkie zyski. No to tyle w skrócie o firmie Ardi. To teraz się zapytam, to teraz przejdźmy do oscylatora. Jak teraz mówisz 22,5 miliarda dolarów przychodu. Jaką nie, część... nie, o obrotu, obrotu. Obrotu. Z obrotu był wytwarzany przychód, który w zasadzie no nie wiadomo było, ile jego jest, bo ten przyrost kapitału był praktycznie 100, obrotu, przepraszam, 100% na miesiąc w stosunku do skali poprzedniego miesiąca. No dobrze, to jaka część z tego pochodziła z oscylatora? I czym jest oscylator? Żeby zrozumieć, co to był oscylator, to w zasadzie tylko w filmie Anety Kopacz, w serialu o RB Made in Poland, były minister finansów opisał to prawidłowo. To nie był mechanizm do zarabiania pieniędzy w sensie generowania odsetek, które myśmy konsumowali. Na początku roku 90. co się stało? Ministerstwo Finansów, Bank Centralny ogłosił nowy system działania. To było oparte na tak zwanej terapii szokowej pana ministra Balcerowicza, polegająco na tym, że odsetki w bankach, w kredytach obrotowych wprowadzono 30% na miesiąc na złotówce, kiedy w depozytach dolarowych utrzymywano ten sam stopień, czyli to był LIBOR plus coś tam, plus no, załóżmy 1/3, zamrożono drukowanie pieniędzy i zamrożono płace. I nikt sobie nie zdawał sprawy, co to oznacza. No, to oznaczało jedno, że chciano zrobić terapią szokową, żeby całe wszystkie przedsiębiorstwa państwowe, wtedy były państwowe, nie było prywatnego kapitału, zbankrutowały i jednoosobowa spółka Skarbu Państwa za złotówkę to wykupuje prawnie, a potem rozprowadza, sprzedaje komukolwiek, kto ma kapitał i pieniądze. Po wyjściu z komunizmu, przypominam, w Polsce nikt nie miał kapitału, bo w czasie socjalizmu kumulacja pierwotnych majątków była zabroniona. W związku z tym nikt nie odziedziczył majątku od nikogo. I kto mógł zorganizować pieniądze, wykupywał sobie przedsiębiorstwo, zakładał firmę, uczył się, jak się ten biznes robi. Ale cały czas to było 30% na miesiąc w kredycie obrotowym. Czyli wszyscy ci, którzy handlowali towarem na zasadzie, że biorę kredyt obrotowy z banku, załóżmy 1 milion złotych, kupuję za to towar, sprzedaję i po 3 miesiącach oddaję i płacę za to w poprzednim wariancie 6%, 10% na rok, raptem mamy 30% z kapitalizacją miesięczną, no to wychodziło około 700% na rok. W związku z tym prowadzenie w tym czasie w konserwatywny sposób myśląc działalności było skazane na zagładę. I należało spowodować pewien mechanizm kompensacji tego obciążenia. I tym mechanizmem był oscylator.
Są różne teorie, które no, słyszałem tutaj, czy czytałem w prasie na temat oscylatora, kto nam to podpowiedział. W moim przypadku to była bardzo prosta sytuacja. Wpadłem na koncepcję tegoż mechanizmu po rozmowie z jedną z księgowych, z panią Zosią. Pani Zosia pewnego razu, kiedy robiłem jak gdyby sprawdzanie wartości kapitału w oddziałach, których mieliśmy tam chyba z 18, raptem w jej oddziale wyskoczyła suma bilansowa 1 000 000 zł nadmiar. Więc mnie to bardzo zdziwiło i wezwałem panią Zosię z Wrocławia do Warszawy, żeby wytłumaczyła mi ten fenomen, że tutaj w tym matriksie, że te pieniądze gdzieś są, potem my je wydajemy albo kumulujemy i że to powinna być taka sama suma, raptem 1 000 000 złotych się pojawiło. Więc pani Zosia była bardzo sfrustrowana i powiedziała: szefie, to pan już wie. Ja mówię: co? No bo wie pan, ja te 1 000 000 złotych to sobie przerzuciłam na prywatne konto na miesiąc, żeby urosły o te 30% i potem je zwróciłam. Ja sobie pomyślałem, że to jest, w zasadzie nie ma za co panią Zosię karać, że sobie dokręciła na boku 30% na miesiąc, ale skoro wszyscy tak robią, to w tym momencie to jest może jeden z systemów, jaki my możemy skompensować tą stratę 30%. I ponieważ w tamtym czasie banki, mając te 30%, realizację czeków raptem dokonywały w ciągu miesiąca, tłumacząc się, że to jest droga pocztowa, a de facto deponowały w oddziale wyżej, gdzie dostawały w rozliczeniach sumę, bo banki mają inne rozliczenie niż klienci, czyli za 10% może dostać 100%. I tak to w tym czasie funkcjonowało. W związku z tym, żeby ten miesiąc, który nam blokowali płatności na czekach, odrobić, mechanizm był: jeżeli jest punkt A, B i C, punkt A wystawia czek, kiedyś się nazywało potwierdzony czy gwarantowany, ale to jest czek bankierski, czyli mający pokrycie pieniądza, do punktu B. Na drugi dzień można z B do C, a z C do A. W tym momencie mieliśmy dostęp do tej kwoty pieniędzy w dowolnym momencie. Tu chodziło o płynność, nie chodziło o odsetki. A odsetki zarabiały banki i tylko wyłącznie banki. W bilansie, który Właśnie, ile żeście zarobili na oscylatorze? na podstawie poufnego raportu opracowanego dla prezesa NBP, szefa zespołu ekspertów Ministerstwa Finansów oraz Generalnego Inspektora Nadzoru Bankowego, wynika, że od obrotu Skarb Państwa pobrał 20 milionów złotych podatku dochodowego, czyli jeszcze Skarb Państwa w tym uczestniczył. Banki również otrzymały prowizję od NBP w wysokości 42 milionów złotych. Bank otrzymał od Arbitrzy 3,5 miliona złotych prowizji i 10 milionów za karne odsetki, a zysk cały z 22 miliardów obrotu oscylatora wynosił 15 milionów złotych, co stanowi 0,07% od obrotu. Tyle zarobił Arbi. A ponieważ na samym końcu w tych rozliczeniach było zaburzenie, w związku z tym RB miało minus 20 milionów zysku na oscylatorze. Taki jest rezultat. Czyli dołożyliście do oscylatora. Tak, ale mieliśmy dostęp do własnego kapitału przez 2 lata, tak jak dzisiaj każdy ma, prawda, że gdzieś ma zapis i chce zrealizować, przesłać, realizuje. A dla młodych widzów, no, przypominam, że w tamtych czasach trzeba było czekać rok, przepraszam, miesiąc, żeby własne pieniądze, które niby powinny być w banku, bo złożyliśmy czeki od klientów, po miesiącu dopiero zobaczyliśmy pieniądze. To powiedz mi, skąd się wziął pomysł, żeby was ścigać? To jest raz. I powiedz mi tak, może to dwie. To skąd się, najpierw zapytam, skąd się wziął pomysł, żeby was ścigać, a potem zapytam pytanie, na czym zarabialiście, skoro nie na oscylatorze. Ale to jest drugie pytanie pierwsze. Nie, to ja bym wolał zacząć od drugiego, Na czym zarabialiście? bo z tego drugiego pytania czy z odpowiedzi
wyniknie też i wyjaśnienie, dlaczego doszło do eksterminacji, ja to nazywam eksterminacją. Więc albo okej. Ja się bardzo długo zastanawiałem, miałem na to 30 lat, jak to naprawdę wytłumaczyć, bo powiem szczerze, że te wszystkie wątki, elementy. I dopiero rok temu przy okazji prac nad kręceniem czy przygotowywaniem materiału, scenariusza do nowego serialu R&B, tym razem fabularnego dla Netflixa, jak gdyby skorzystałem z pomocy osób, które kiedyś pracowały w organizacjach, które dokonały tej eksterminacji, żeby po prostu w prosty sposób mi i producentom wytłumaczyły, bo nie byłem w stanie odpowiedzieć na wszystkie pytania. Więc z wiedzy, którą nabyłem, dowiedziałem się, że afera R&B, podobnie jak wszystkie inne afery w Polsce, zostały wygenerowane przez służby za pomocą innych służb. I dlaczego uwieszono się na szyi R&B? Z bardzo prostych przyczyn, ponieważ generowała przychody. I w tamtym czasie było wszystko jedno, czy to było na granicy prawa, czy wewnątrz prawa. Najważniejsze, żeby to nie było niezgodne z prawem, no bo wtedy to już by były jak gdyby inny system podejścia do tego całego problemu. I no, ciekawa sytuacja, bo ja zadałem pytanie, że przecież ja się nie interesowałem w ogóle polityką, tylko robieniem, zarabianiem pieniędzy. No więc zasada jest prosta, że można się w ogóle nie interesować polityką, ale od pewnego pułapu obrotu polityka zaczyna się interesować mną. I tak się stało w naszym przypadku. W tamtym czasie, kto to byli politycy? Kim oni byli? Jak widać z doświadczenia, można zarabiać 1500 zł miesięcznie, nie mieć niczego, niczego się nie dorobić, nie mieć prawa jazdy, mieszkać u mamy, ale na przykład mieć kota i być mega fachowcem od zarządzania całym krajem, od wprowadzania zasad, jak zadbać o mnie, o moją rodzinę, o moją firmę. I w tamtym czasie wszyscy, którzy wchodzili w politykę i byli na najwyższych stopniach, to nie byli ludzie, którzy mieli wykształcenie ekonomiczne, którzy pokończyli uczelnię. Przypominamy, że prezydent Wałęsa był elektrykiem, szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Maciej Zalewski był filologiem, szef służb był historyk. W związku z tym no, ta kadra zarządzająca, która się pojawiła, ona miała inne spojrzenie na to, czym jest zarabianie pieniędzy i generowanie kapitału. I politycy w pewnym momencie, ja nie wiem jak to jest teraz, ale w tamtym czasie to było trochę, jak myśmy mówili, na pandę działali. Panda, panda i panda. I teraz prośba o wsparcie organizacji kampanijnych czy innych grup podległego biznesu i tak dalej, to nie było dlatego, że myśmy się pchali w politykę, tylko po prostu było panda. I teraz jest kwestia tego typu, że na jakimś tam niskim poziomie, no to było podziel się, bo będziesz miał problem, tak? A od pewnego wysokiego poziomu, gdzie się pojawiały duże pieniądze, które dają możliwość, tu nie chodzi o pieniądze, ale co te pieniądze mogą zrobić, jaką siłę wpływu mogą wytworzyć, to było już inne podejście i to było, trzeba było mieć świadomość, że w razie konfrontacji i zderzenia z tymi grupami, no mój majątek będzie skonsumowany przez tych ludzi. Tej wiedzy myślę, ja wtedy nie miałem. I to była jak gdyby geneza tego wszystkiego. Dlaczego? Tu nie chodziło o to, że ktoś, kiedyś, kimś, komuś. Taki był mechanizm. I teraz jaki jest mechanizm? Okej, zacznijmy też, co to był polski kapitał w tamtym czasie? Polski kapitalizm. W 90 roku, kiedy on się zaczął, nikt, ale to nikt nie miał prywatnego kapitału, nikt nie odziedziczył po przodkach. I generalnie rzecz biorąc, najbogatsi ludzie polscy w tamtym czasie zostali jak gdyby ulepieni przez grupy wpływu. Czyli mówiąc krótko, jeżeli ja jestem w sferze grupy wpływów, to w tym momencie dostaję pewne
możliwości, na bazie których generuję kapitał, generuję zyski i jestem częścią pewnej grupy wpływów. Myśmy nie byli w takim układzie. Myśmy się ulepili sami na bazie naszych kontaktów i to było za szybki przyrost, za dużo i w związku z tym to ściągnęło zainteresowanie. I tu przypomnę książkę, cytuję premiera Polski w tamtym czasie, Jana Krzysztofa Bileckiego, który sam stwierdził, że Art B nie rozwinął się dlatego, że myśmy rządzili. To my go najpierw operacyjnie, a potem wszelkimi innymi prawnymi środkami zlikwidowaliśmy. Kropka. Tu nie chodziło o oscylatora, tu nie chodziło o to, co naprawdę było to jest tak, przyczyną. komu, to powiedz tak, bo powiedziałeś, że przychodzili i mówili, że pan da. To może po prostu daliście tym niewłaściwym, a tym niewłaściwym nie dali, a tym właściwym nie daliście i stąd decyzja o likwidacji. I następne No pytanie. nie. Następne pytanie, komu daliście? Nie, no ja przypominam, że już tak w skali makro, że Maciej Zalewski w tamtym czasie, szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego, wchodzący w skład Kancelarii Prezydenta Rzeczpospolitej Lecha Wałęsy, że w 2005 roku został skazany na 2,5 roku więzienia za wymuszenie od Art B pożyczki dla spółki Telegraf, w której zarządzie również siedzieli wysocy, prominentni politycy, którzy później rządzili tym krajem. Więc po prostu, no cóż, można więcej na ten temat powiedzieć. Maciej Zalewski, polityk Porozumienia Centrum, bliski współpracownik Jarosława Kaczyńskiego. To ile tych pieniędzy wymusił tej pożyczki? To nie jest kwestia ile, tylko po prostu czy. I teraz co się dzieje, że w momencie, kiedy Maciej Zalewski jest wpływową osobą i generalnie to nie chodziło o to, że pan da i tak dalej, tylko no, otworzenie możliwości dofinansowania jakiejś tam spółki i wspólnego działania. Dobrze, działamy wspólnie i rozwijamy firmę. Firma później te pieniądze oddała, żeby była jasność. To nie to, że one się gdzieś rozeszły. Ale w tamtym momencie, kiedy Lech Wałęsa był numer jeden i jego grupa wpływów no, jak gdyby gwarantowała bezpieczeństwo tamtej całej grupy, kiedy on przestał być numer jeden, przyszła nowa grupa, która stwierdziła, że ten czyn według nich jest karalny. Tak? Z naszego punktu widzenia nie było nic nieetycznego, dlatego że w tym momencie prowadziliśmy działalność gospodarczą, aczkolwiek mając świadomość, że partnerzy są bardzo niewygodni. Jeżeli ktoś jest potężny i ma władzę, to może być niebezpieczny w pewnym momencie. I tak się stało. Czyli co się zaczęło dziać? Tych grup wpływu, które chciały nas zagospodarować, wziąć sobie na smycz dwóch Brytanów biznesu i jak gdyby być no, zarządzającymi, no było dużo. I się zrobił trochę tłok. Myśmy nie rozumieli dawanych sygnałów, że może trzeba z kimś kompromisie rozwinąć ten temat. Plus jedna jeszcze rzecz, jeżeli my wchodzimy w daną działalność, to jest to konkurencja, czyli komuś zabieramy rynek, zabieramy komuś pieniądze. A jeżeli tam gdzieś jest jakaś grupa wpływu, to już jest kolizyjny kurs. I zawsze wszystkie afery w Polsce mają jedną jak gdyby genezę, że jest wygenerowanie problemu, potem zawężenie horyzontu, a potem wyznaczenie punktów stycznych i koncepcja rozwiązania problemu. Tak to się robi. I ci, którzy to rozumieją, ja to dzisiaj rozumiem, dają sobie doskonale z tym radę. Ci, którzy nie, no to cóż, były przypadki seryjnych samobójców i różne inne dziwne rzeczy, które wskazywały na to, że jest jakiś mechanizm w tamtym czasie, który nie był zrozumiały dla wszystkich, którzy w tej grze brali udział. Ale to jest, powiedziałeś o takim właśnie wymuszeniu. To jakimi argumentami się, bo to były pieniądze, że powiedzmy sobie, bo że przybliżmy młodym ludziom. To była spółka Telegraf, którą założycielami byli obaj bracia Kaczyńscy, tam plus jeszcze trochę ludzi. Praktycznie cały ci, z których żyją i działają w polityce, tam był jeszcze Krzysztof Czabański, Andrzej Urbański już nie żyje, ale celem tego było zebranie funduszy na wykup pakietu, który
otrzymali w ramach podzielenia RSW Prasa Książka Ruch. To znowu taka uwaga dla widzów, szczególnie młodszych. To było przedsiębiorstwo państwowe, to nie był ten obecny ruch, które wydawało wszystkie możliwe gazety w Polsce, dystrybuowało je, ale było też właścicielami tytułów, które to tytuły podzielono między redakcje albo między też właśnie grupy polityczne, nie wiadomo dlaczego. No i właśnie Jarosławowi Kaczyńskiemu przypadł Ekspres Wieczorny. I te pieniądze, między innymi od ciebie, od RGB, miały posłużyć na wykupienie tego. Zresztą oni zebrali te pieniądze i wykupili. I dzisiejszy majątek Jarosława Kaczyńskiego jako polityka, to cała fundacja obecnie, Fundacja Lecha Kaczyńskiego, dysponuje bezpośrednio tym majątkiem. Ty powiedziałeś, że wam oddali pieniądze, natomiast tam było wielu donatorów, którzy już tych zwrotów nie otrzymali. Można powiedzieć, że to była taka zwrotka dosyć ciekawa, więc moje pytanie jest takie, jakimi argumentami posłużył się, no bo Zalewski obiecując wam, bo zarzut do niego polegał na tym, że on was oszukał, ponieważ obiecał wam akcję Telegrafu, a żadnych akcji nie było w zamian za to. I to jest właśnie to, że ta sprawa jest widoczna, nagłośniona, on usłyszał wyrok. Problem naszej eksterminacji to nie jest Zalewski, to nie jest Telegraf, to nie jest działalność z tamtej strony. To jest działalność ludzi, których bym określił jako to były służby. I to było WSI. I później, jak się dowiadywałem tu i tam, jednym z elementów, że myśmy musieli być tak nagłośnieni, było to, że trzeba było przykryć sprawę FOZ-u, którą z kolei ktoś inny rozgrzebał i to była ich platforma oddziaływania. I ta geneza powtarza się we wszystkich przypadkach afer, które w Polsce zostały wygenerowane. Czyli, ale a co, a dlaczego wojskowe służby informacyjne chciały skasować RDB? To było za dużo, za szybko, za duża skuteczność działania. Politycy tak nie potrafili, więc nas trzeba było w jakiś sposób spacyfikować. A to, że później doszło do eksterminacji i w zasadzie przyjęcia wszystkich wygenerowanych przez nas dóbr, no to jest inna sprawa. To już wtedy jest zarzut, jest przyczyna, ale to było znacznie wyżej, bardziej niewidoczny dla przeciętnego dzisiaj człowieka. To nie jest jeden człowiek, który... Zacznijmy, zanim jeszcze wrócimy do tego. No to był gigantyczny majątek. Co się stało? Bo czy to jest, co się stało w ogóle z likwidacją? Bo przecież to wygląda, że to jest likwidacja spółki. Ile może potrwać? Ile ta likwidacja RDB trwa? Co się stało z wierzycielami? Co się stało z majątkiem? Ja słyszałem, czytałem gdzieś, że tam znikały całe rzeczy, całe składniki majątku, że tam samolot zniknął z majątku RDB, po prostu zniknął. Tak się składa, że przy okazji likwidacji naszego majątku to jeszcze zniknął majątek innej firmy PHK. Zacznijmy od tej firmy, o której nikt nic nie wie, nie ma ani śladu. To była firma, która miała w tamtym czasie, to był bank, z bankiem myśmy się zetknęli, ponad miliard dolarów sumy bilansowej. Przypominam, miliard dolarów dzisiaj to są jakieś takie pieniądze, prawda, już normalne. Mamy drobną przerwę na łączach. Port lotniczy w Pożowicach. Andrzeju, muszę cię poprosić, żebyś powtórzył, od miliard dolarów to są pieniądze normalne, bo coś nas zawiesiło. Okej. Okay. Dzisiaj miliard dolarów, no to jest odchylenie na rynku Facebooka, prawda? Poszło w górę, w dół ileś dziesiąt miliardów, ale w tamtym czasie PKB Polski to było chyba 58 miliardów dolarów na cały rok. W związku z tym, no to była suma pieniędzy. I BHK posiadało port lotniczy w Pyrzowicach, Towarzystwo Ubezpieczeniowe Feniks, partner, browary, Żywiec, Okocim, Elektrim, Włóczanka, prawie 40% prasy w Polsce.
wszystkie codzienne gazety, Krakowska, Echo Krakowa, Wieczór Katowicki, Wieczór Wrocławia, Tygodniki Wprost, 10 tysięcy zatrudnionych ludzi i chyba 15 dużych budynków oddziałów bankowych. To zniknęło. Po prostu zostało przepisane i śladu po tym nie ma, ale nie było to nagłośnione tak jak my, że to jest afera ArtBee. Co się stało z naszym majątkiem? No cóż, nasz majątek został zlikwidowany. Czyli na samym początku ja jestem oskarżony z Bogusławem, że okradliśmy naród polski. Mienie społeczne to jeszcze funkcjonowało. Dzisiaj nie ma takiego zarzutu jak mienie społeczne, ale ja ten zarzut oscylatora to jest grabież polskiego narodu za pomocą narzędzia, którym był oscylator, na gigantyczną sumę. I od razu zarekwirowano cały nasz majątek. I mianowano jednego likwidatora, jednego, Jerzego Cyrana, który ma bardzo ciekawy życiorys, bo między innymi pacyfikował w roku 81 masakrę górników kopalni Wujek, w której notabene mój dziadek pracował. No, był wiceprezydentem w 84 Katowic, więc on stał się tym takim likwidatorem jednoosobowym. Później został zamieniony w 2017 roku przez Andrzeja Krzysztofa Mazepę. To jest jeden człowiek. Bank BHK, który był własnością, myśmy mieli tam akcje deponowane, też jeden człowiek mianowany z NBP-u, czyli dwóch ludzi zarządzało likwidacją majątku naszego i banku i do dzisiaj likwidują ten majątek. Okej. Okay. Likwidacja się nie skończyła jeszcze? Ona dalej trwa. Jest to najdłuższa likwidacja i najdziwniejsza na świecie, Czyli bo w między... to jest tak jak w tym dowcipie, że tak, synu, tak, przekazałem ci sprawę, tak, a adwokat mówi do adwokata, a potem młodzian mówi: tato, wygrałem dzisiaj tę sprawę, i starszek się załamuje, że wykształciłem ciebie i twoją córkę dzięki tej sprawie. Co byś ty najlepszego uczynił? Rozumiem, że No. likwidacja spółki ArtBee będzie czymś przechodzącym z ojca na syna, tak? No, tutaj konsekwentnie likwidator Cyran to prowadził i on i dwuosobowy team zarobili tylko 30 milionów złotych w tym czasie, ale na przykład na prawników w Izraelu, pomimo naszych protestów i złożenia apelacji do prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobry, wypłacono 100 milionów złotych do sprawy, którą w zasadzie można było polubownie załatwić. No ale nic, likwidacja trwa 32 lata do dzisiaj. Było 700 spraw sądowych, odzyskano miliard dolarów majątku w gotówce. ArtBee nigdy nie zostało postawione w stan upadłości, co powinno nastąpić, jeżeli firma jest bankrutem, prawda? To stwierdzono. Nie wytoczono przeciwko ArtBee żadnej sprawy sądowej, więc to była czysta firma kapitałowa posiadająca kapitał. No i co więcej mogę powiedzieć? A, jeszcze jeden element. Na samym początku NBP arbitralnie stwierdził, że te 100 milionów złotych, które firma była winna w rozliczeniu systemowi bankowemu, że ich nie ma. I naliczono karne odsetki w systemie 138% na rok. To była pani Hanna Jąkiewicz-Walc. W związku z tym karnych odsetek naliczono prawie 2 miliardy. I później znalazł się kapitał w firmie, który zaczął spłacać zadłużenie i te odsetki do dzisiaj nie może spłacić, więc w związku z tym wartość zadłużenia po 32 latach firmy likwidowanej jest większa niż jej początku. I to jest ewenement na skalę światową. Czyli ale co? To wynika z tego, że on po prostu prowadził tą działalność po to, żeby to generować, to zadłużenie, a nie po to, żeby likwidować. Nie, Jerzy Cyran był nominowanym funkcyjnym urzędnikiem do realizacji pewnych zamierzeń. Zgodnie z prawem robi to, co robi, bo ktoś, że tak powiem, no, przekazał tą instrukcję. No ja rozumiem, że to idea jest taka, żeby tego nigdy nie zakończyć, bo w tym czasie po prostu nie będzie, jak nie będzie zamknięte, to nie można tego rozliczyć, tak? Na odwrót, nie. Bilans zamknięcia likwidacji jest jak gdyby pogrzebaniem corpus delicti, że już o tej sprawie się nie mówi, ale tam jest jeszcze kilka spraw sądowych,
które zostały wszczęte przeciwko RB i BHK, między innymi przeze mnie. I te sprawy muszą zostać zakończone najpierw sądownie, co trochę trwa w Polsce. I dopiero wtedy będzie można pogrzebać tą firmę BHK, RB, zrobić bilans, że się rozliczyła i w razie roszczeń w zasadzie osoby poszkodowane, no nie wiadomo do kogo miałyby się zwracać. A to Procesowo. jeżeli to nie jest tajemnica, to co ty chcesz od RB, od syndyka? Co ja chcę od RB? Jedną prostą rzecz. Umowa, którą podpisaliśmy w Hanowerze, nazwana hanowerską, najkrótsza na świecie, jedna strona, na mocy której przekazujemy cały majątek wartości iluś tam miliardów dolarów w zarząd bankowi BHK po to, żeby rozliczył nasze zobowiązania wewnątrzbankowe i oddał nam udziały już po rozliczeniu. Ta umowa według nas, według mnie, no była umową jak gdyby przedwstępną czy intencyjną. I tu jest postępowanie procesowe, czy umowa podpisana przez funkcjonariuszy banku, którzy w nim nie pracowali, przez funkcjonariuszy, którzy nie byli w tym czasie w Hanowerze, jest ważna, który nie ma określonych składników majątkowych, inwentarza, tylko jest napisane firmy, majątek, przekazujemy. No więc BHK, Bank Handlowo-Kredytowy, zamierzał rozliczyć, ale został spacyfikowany przez Narodowy Bank Polski, który stwierdził, że skoro aktywami banku jest RB, a RB jest bankrutem, to ten bank jest bankrutem i wyznaczono nadzór komisariczny w postaci jednej osoby, która realizuje całą likwidację w dół w imieniu NBP. Czyli? Czyli jaka to osoba? Blochel, pan Blochel. Likwidator Blochel. Mówiąc, ty chcesz odzyskać RDB? Nie, ja bym chciał, żeby niezależny sąd stwierdził, czy ta umowa przewłaszczenia pod zabezpieczenie naszych udziałów była prawidłowa, bo jeżeli tak, no to tak, ale jeżeli nie, to powstanie ciekawy paradoks po 33 latach, co w takim przypadku należy zrobić po stwierdzeniu, że przewłaszczenie na BHK i likwidacja firmy była niezgodna z prawem. No i, co, i jaki byłby spodziewany przez ciebie efekt tej sprawy wtedy? To jest bardzo filozoficzne pytanie. Prowadzisz jakiś spór, to myślę, że przynajmniej na jakimś etapie, nie wiem, jak to procentowo określa. Postępowanie ugodowe to jest jedyne rozwiązanie, dlatego że można tę sprawę przekazać w ręce agresywnie działających prawników z New Jersey. Tylko po co? Jeżeli Bank Narodowy okazało się, że z naszego majątku wewnątrz firmy spłacono no nie tylko to zadłużenie, do którego myśmy się przyznawali 100 milionów, ale zostało jeszcze prawie miliard nadwyżki, no to ja rozumiem, że Narodowy Bank Polski w tym całym 30-leciu tymi pieniędzmi obracał. W związku z tym jest, nie ma żadnych strat. A, jeszcze jedna rzecz. Przekazanie udziałów bankowi handlowo-kredytowemu, który dzisiaj jest w likwidacji pod auspicjami NBP-u, było pod zabezpieczenie, czyli co roku powinniśmy dostawać bilans, tak? Załóżmy, jesteśmy winni 100 milionów, spłacono 10, jesteśmy winni 90. Do dzisiaj ani jednego rozliczenia po 33 latach nikt nie raczył wysłać, ile tego zadłużenia jest, ile nie ma, więc chciałbym też w jakimś sądzie, żeby ktoś to orzekł. Przed moim odejściem z tego świata, żebym wiedział, czy ta firma w końcu po 33 latach likwidacji spłaciła zadłużenie, które było o wiele mniejsze niż jak się dzisiaj okazuje, jest kapitał z odzyskanego majątku. No a jeżeli tak, to co z tego wynika? Dobra, powiedzieliśmy tak, powiedziałeś kto, Jan Krzysztof Bilecki, jak sam powiedziałeś, sam się przyznał do tego, że myśmy, czyli aparat państwa zniszczył RDB. Ty wskazałeś na Wojskowe Służby Informacyjne, wspomniałeś Macieja Zalewskiego, wpływowego współpracownika braci Kaczyńskich, który wymusił na tobie i na Bogusławie Baksiku pożyczkę.
która. Przepraszam, nie wymusił, tylko przyszedł i powiedział panda. No tak, ale to rozumiem, że to było panda z jakąś jeszcze dodatkowym argumentem, czy. Nie, no jeżeli szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego, szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego przychodzi do skromnego biznesmena, który niedawno był ginekologiem, mówi, pan zainwestuje w tą firmę, no to ta sugestia ma taką wagę, że po prostu należy uwzględnić ją pozytywnie. A to się zepsuło? To powiem tak, czy był jakiś człowiek, który przyszedł panda, a ty powiedziałeś już nie, już nie panda? Nie, co się popsuło, że inna grupa wpływu, która chciała też być beneficjentem działalności RB, rozpoczęła działania powodujące, no, pacyfikujące i do Macieja Zaleskiego przyszedł Andrzej Milczanowski. To wszystko ma z protokołów, które były napisane w polskim Sejmie, kiedy Maciej Zaleski składał zeznanie i mówi, musisz, czy ja przepraszam, jak to było, musisz odskoczyć od RB, bo RB jest sprawa przeciwko nim. Czyli jeden urząd przychodzi i otwiera sprawę, prosi, żeby Biuro Bezpieczeństwa Narodowego, które no, niby powinno wiedzieć, bo tu jest biuro, a tu jest agentura, nic nie wie. W związku z tym, jak to Zaleski napisał, w tamtym czasie im uwierzyłem. Więc jakieś tam zarzuty, rozpoczyna się już postępowanie gdzieś tam tajne i tak dalej. Także to nie było to, że ktoś przyszedł znowuż, tylko próba przejęcia grupy wpływów, jaką niewątpliwie my, jako posiadający obroty, środki, stanowiliśmy dla innej grupy, niezależnie od tej pierwszej. W 1991 roku wybuchła inna afera, która bez wątpienia była aferą w prawdziwym tego słowa znaczeniu, czyli rzeczywiście były ogromne pieniądze, które ginęły nie tylko, że tak powiem, wirtualnie, ale faktycznie. Mowa o aferze FOL. Czy masz wiedzę, a jeżeli tak, no na ile możesz go podeprzeć argumentami, kontaktami, opiniami, że krótko mówiąc, wojsko zaangażowane w aferę FOZ postanowiło rzucić mediom coś na żer, żeby odciążyć front Funduszu Obsługi Zadłużenia Zagranicznego. Zacytuję tutaj szefa delegatury WSI w tamtym czasie na Kraków, który w wywiadzie dla Witolda Gadowskiego, nomen omen, powiedział następującą rzecz, że oni, czyli rozumiem służby cywilne, walnęły w nasz FOS, to myśmy walnęli w ich RDW. Koniec cytatu. Czyli co, to wyście byli tymi służbami cywilnymi, czy. I tutaj jest właśnie takie pytanie już z perspektywy 30 lat. Inaczej, to jest tak, że jak człowiek idzie na mecz piłkarski, załóżmy Wisła Kraków i Krakowia, tak, i nie ma koszulki, że jest albo fanem tej drużyny, albo tamtej, to dostaje bejsbolem po głowie od jednych i drugich. Bo jak nie ma, to znaczy, że nie jest swój. Aha, czyli krótko mówiąc, ponieważ oni uznali, że nie jesteście od nich, no to skoro tak nie jesteście od nich, to musieliście być od tamtych. No tak. No tak, ale no, w waszej firmie no, pracowało trochę polityków. Myślę, że pewnie ludzi służb też by się trochę znalazło. Ja myślę, że To nie chodzi o to, kto pracował. To nie chodzi o to, kto pracował, ale w jakiej strefie wpływów dana struktura funkcjonuje, bo oczywiście ludzie pracowali i pracowali tacy, jacy byli, my mieli swoje życiorysy, ale no, nie byliśmy zaangażowani w aktywny sposób jako sojusznik żadnego ugrupowania siłowych resortów, chyba oprócz Ministerstwa Obrony Narodowej, no bo jak dostaliśmy certyfikat 001 na obrót materiałami defensywnymi i to było głównie z przeznaczeniem na eksport, a za te pieniądze import, no to to miało moc. To miało moc. Jeżeli generał Edwin Rozłubirski był oddelegowany z
MSW do pracy w RDB na stanowisku menedżera, to to miało znaczenie, ale to nie było jakieś, Miałem nie pensję. wiem. To ty mu płaciłeś baksikiem, czy MSW mu płaciło pensję? Nie, to były lata 90., kraj był zrujnowany, była kwestia właśnie operacji Most, była kwestia otworzenia się na, w sumie jeszcze przecież Armia Radziecka była w Polsce, na rynki zagraniczne, na kontakty z krajami takimi jak Izrael. I w związku z tym to było naturalne, że firma taka jak RDB była dobrym pomostem do tego typu kontaktów i oficjalnie został pan generał oddelegowany do pracy jako menadżer w tak zwanej sekcji S, czyli do spraw Ale jeszcze raz, kto mu płacił pensję? Ty i Baksik, czy... RDB, nie ja, nie Baksik, oficjalnie Nie chodziło mi o to, pensję. że on został oddelegowany, no to brzmi, właśnie zastanawiam się, kto płacił mu pensję, czy... No ale przecież tego typu urzędnik państwowy nie może pracować w prywatnej firmie bez specjalnego poruczenia i bez jakiegoś planu operacyjnego. A chodziło o to, żeby jak najszybciej spowodować kontakty pomiędzy grupami wpływów w innych krajach. Polska nie miała takich w tamtym czasie możliwości, bo jeszcze była jedną nogą w bloku sowieckim. Od razu to powiemy, że o operacji Most to jest nasza pierwsza rozmowa sprzed kilkunastu miesięcy. Można sobie ją odszukać na kanale. No to doszliśmy do sytuacji takiej. Banda związana z Jarosławem Kaczyńskim okazał się być, ówczesny pracownik Biura Bezpieczeństwa Narodowego Maciej Zaleski okazał się być bardzo przekonującym. To jeszcze tak zadam pytanie, to kto się jeszcze okazał takim przekonującym? Bo rozumiem, że nie wszyscy zostali oświetleni. Kto jeszcze był taką pandą, którą nakarmiliście z baksikiem? Nie ma wszystkie partie polityczne, ale to wszystkie potrzebowały wsparcia na kampanię. Co się okazuje, jedni z naszych menadżerów, bo mieliśmy tych firm 600, po latach się przyznali, że współuczestniczyli w założeniu partii PC. Inni w Kongresie Liberalnym. Mieliśmy przyjaciół, którzy byli w lewicy. Był Mazowiecki Tadeusz, którego byliśmy jak gdyby najbliżej emocjonalnie. Był Lech Wałęsa, który o mały włos się nie dał ograć przez Stanisława, jak on miał na nazwisko. Proszę? Miński. Tak, Tymińskiego. I trzeba było wesprzeć jego kandydaturę w praktyczny sposób, żeby o długość głowy wygrał. No takie to były czasy, że po prostu polityka się interesowała nami, a nie my polityką. Na samym końcu wymyśliłem, że skoro tak, to ja może zakandyduję z okręgu Wałbrzyskiego do parlamentu i wejdę w tą politykę osobiście, żeby po prostu jakoś tak nabrać dystansu do ludzi, z którymi ciągle trzeba rozmawiać na zasadzie, jak tutaj pomóc i ułatwić realizację życiowej wizji poprzez wejście, nie wiem, wygranie wyborów tu i tam. No i i jak to się skończyła twoja przygoda wyborcza? Bardzo dobrze i źle w sumie, bo zawsze jest jakiś konkurent, prawda? Ktoś przeciwko komuś. No to strategicznie, metodą dzisiaj Donalda Trumpa, ustaliliśmy z drugim komitetem, że my ich wzmacniamy na kierunku, w którym oni są zainteresowani, czyli Sejm, a oni nas wzmacniają na kierunku parlament. Także miałem tak w przedbiegach 94% poparcia. Parlament, ale nie, bo wy ich wzmacniacie na kierunku Sejm, bo to nie wytłumaczyłeś, o co chodzi. Bo były wybory do parlamentu i do Sejmu Nie, do jednocześnie. Senatu. Przepraszam, do Senatu, tak. Czyli ja do, przepraszam, tak. Właśnie, bo nie zrozumiałem tego. Czyli chodziło o to, że ty miałeś mieć 94, to dlaczego nie zostałeś senatorem? Dlatego, że po ostatnim moim wiecu wyborczym i tam chyba wybory miały być za 2 tygodnie, wyjechałem z kraju, wydawało mi się, że na tydzień, a okazało się, że na 23 lata.
No tak, czyli co, ale to nie umieścili się na liście wyborczej? Nie można było głosować. No nie, no, jak eksplodowano aferę Art B, no w związku z tym należało się wycofać z kandydowania na funkcję publiczną do momentu wyjaśnienia sprawy, czyli 23 lata później. Okej, okay. No to powiedz mi jeszcze tak. Miałeś przyjaciół w wielu, tak jak powiedziałeś, ugrupowaniach politycznych, służby delegowały ludzi. To co, te WSI było takie potężne, że jeden Jan Krzysztof Bielecki w WSI wystarczyły, żeby, że tak powiem, zlikwidować tak potężną firmę. No i skąd ten Lech Wałęsa? No skoro był, że tak powiem, zaprzyjaźniony, skoro brał pomoc, to skąd się mu nagle wzięło to puszczanie w skarpetkach? Więc tak, o tym, że WSI istnieje, to ja dopiero się dowiedziałem w momencie ich likwidacji. Bo ja naprawdę, pochodząc z Wałbrzycha, nie miałem zielonego pojęcia, jak to wszystko funkcjonuje w tym systemie otaczającej mnie rzeczywistości. I później już tak z dystansu, bez emocji, jak gdyby wszedłem w ten temat i na zasadzie czystej faktografii. Puszczanie w skarpetkach. No cóż, Lech Wałęsa jest znany z tego, że on czasami szybciej mówi niż pomyśli, że ma duże emocje, że być może ma dobre serce, ale w polityce no, niekoniecznie waży swoje słowa. Więc na samym początku, jak został przekonany o tym, po pierwsze, że ludzie z jego kancelarii, to ciągle powtarza. Zresztą wtedy to była ostatnia chyba rozmowa i spotkanie między nim a braćmi Kaczyńskimi, że po prostu oni robią coś bez jego wiedzy i to właśnie w charakterze prywatnych relacji ze światem biznesu. A jeszcze do tego, że ja ograbiłem naród na ogromną sumę dobra publiczne. W związku z tym, szczerze, od serca, chciał puścić w skarpetkach, tylko teraz nie rozumiem, w jakim kontekście to miałoby być. No bo i tak już majątek został nam zabrany, więc skarpetki jakieś zostały na pewno. Nie wiem, jak odpowiedzieć na to pytanie. Okej, okay. Czyli co? Wojskowe służby informacyjne, magiczne, tajemnicze wojskowe służby informacyjne wykończyły RDP. Politycy, którzy przychodzili i mówili pan da, nie płakali po RDP. Wie pan, jak to śpiewała Anna German? Jakie życie, taka śmierć, nie znaczy nic. RB było skazane na śmierć od samego początku, bo rosło za szybko. Ja powiem tak, gdyby to było gdzie indziej i kiedy indziej, tak porównywałem sobie kiedyś, co to było RB w ogóle. Więc kiedy byliśmy na szczycie, Steve Jobs zatrudniał 3 razy mniej pracowników w swojej firmie niż RP. Miał firmę Apple. A w dekadę po naszym upadku Jeff Bezos założył firmę Amazon, potem założono firmę Google, pojawił się Elon Musk z Teslą, Zuckerberg z Facebookiem. Dzisiaj stali się najbogatszymi ludźmi na świecie, a każda z nich, z tych firm, dochodzi do setek miliardów dolarów. Więc po prostu można robić błąd. Można w biznesie 10%, tak jak w każdym działaniu skazanym na błąd. Ale jakieś mechanizmy korekcyjne pod tytułem zapłać mandat i jedź dalej. Natomiast tu wszedł mechanizm eksterminacji w bardzo profesjonalny sposób, muszę powiedzieć. Doskonale ułożona struktura prawna. Jestem pełen podziwu. I cóż, i mój problem polegał na tym, że o tym w ogóle nie miałem zielonego pojęcia. Ale no, Że mój. a miałeś na tyle, mieliście na tyle pojęcia, że udało wam się wyjechać z Polski. Ktoś was ostrzegł. Mowa była o Macieju Zalewskim, no ale z tego, co mówisz, to chyba nie było on, no bo jakoś nie zauważyłem, żebyście takiego dobroczyńcę wysłali później do więzienia, bo przecież
Chyba wasze zeznania zadecydowały o tym, że on poszedł siedzieć. Więc jak się spytałem kiedyś właśnie jedną z osób, która no, rzekomo miała nas wsadzić, mówię, jak to się stało? A mówię, panie Andrzej, nie wsadza się wierzyciela do pierdla, bo kto wtedy będzie wypłacał haracz? Ta cała ucieczka, legenda utkana o tej ucieczce, przeanalizuj suche fakty, tak jak gramy w szachy, prawda, i te wszystkie ruchy jakieś mają znaczenie. 1 sierpnia wyjeżdża. Okej. Następnie do 6 sierpnia przez Interpol, w tym Polski, szukamy zaginionej żony Bogusława Baksika. Gdzie tu jest element ucieczki? Bo element ucieczki polega na tym, że ktoś ucieka, a załóżmy agenci WSI nas ścigają i mają, nie wiem, wolniejsze samochody albo mniej informacji. Ja słyszałem takie barwne opowieści o tych milionach, które dolarów, które żeście nosili w takich torbach jakichś wielkich na lotnisko. Nie, to nieprawda. Po pierwsze, ileś tam 10 milionów to nie były walizki, tylko torby bankowe z potwierdzeniem bankowym, wywiezione w czasie wojny Iraku z Izraelem, gdzie banki nie chciały dokonywać transferów, za płatność za firmę PAS. A, bo zapomniałem wspomnieć, że też po drodze nabyliśmy największą firmę naftową, energetyczną w Izraelu, która miała 46% obrotów energią. I żeby ją kupić, należało wziąć gotówkę. Natomiast w normalnych warunkach, w tamtym czasie, kiedy polski biznesem wyjeżdżał, to zawsze miał jakiś deseserek i trochę podręcznych pieniędzy. Ale to nie były sumy, o których mówimy. Czyli nie było tak, że po prostu wzięliście, po prostu zebraliście jakąś gotówkę, którą dało radę i w te pędy na lotnisko. Przede wszystkim to nie było lotnisko, tylko wyjazd samochodem. I to był wyjazd do hotelu, po to, żeby rodziny wyekspediować do Stanów, gdzie były zakupione domy, gdzie dzieci już były zapisane do szkoły, gdzie mieliśmy już pozakładane firmy, między innymi z NASA. Ale to robi jednak wrażenie planowej ewakuacji. To znaczy co, zakup domu 2 lata przed. Nie wiem, no po prostu to powiedz mi tak, to spodziewałeś się zatrzymania i listu gończego i wyjechaliście, czy się nie spodziewałeś? Transferuje gigantyczną ilość gotówki, żeby nie Jeszcze raz, można było tego znaleźć. bo znowu zawiesiło w tym momencie. Czy pytanie takie, czy spodziewaliście się listu gończego, czy nie, jak wyjeżdżaliście? Mój list gończy za mną, też chciałem w charakterze historiografii powiedzieć, został wydany 3 miesiące po moim wyjeździe. 3 miesiące. 3. Nie 3 dni, nie 3 godziny. Jest problem, ktoś ma roszczenia, trzeba wrócić i załatwić temat, bo mamy majątek, mamy firmę, mamy ileś set firm, mamy ileś tysięcy, 100 tysięcy pracowników. To sobie nie można tak po prostu wyjechać. Trzeba wrócić i skonfrontować rzeczywistość. I to nam uniemożliwiono. Ale jak teraz się orientuję, taki był scenariusz po prostu. Scenariusz był taki, że atmosfera gęstniała, żebyście sobie wyjechali, a następnie jak użyście sobie wyjechali, to żebyście przypadkiem nie wrócili, wydano listy gończe, tak? I że to taki był proces. No, wygląda na to, że tak. I że ten jakiś wątek, który zobaczyłem w filmie Patryka Wegi, Służby Specjalnej, gdzie tam było w pierwszym odcinku RB, to dokładnie tak było. Wyjechali, no to zróbmy, żeby nie wrócili. No i nie wróciliśmy. Bo wszystkie potem próby ugodowego rozwiązania sprawy, że ja chcę wrócić, stawić się przed sądem, ale mieć tak zwany Jest dla. żelazny list, tak? Nie, że jedyną propozycją było to, żebym się dał zamknąć w tak zwanym przechodniaku na Rakowieckiej. W związku z tym nawet byłem na to w stanie pójść na te propozycje, ale z kolei co wtedy z rodziną, co z całym życiem, bo wtedy jestem zdany na łaskę losu tych, którzy zamkną klucz za mną. To nie jest kwestia, że ja mogę udokumentować coś, argumentować. Po prostu
wszystkie próby osiągnięcia porozumienia, zapłacenia za długi ewentualne. Przecież przekazaliśmy udziały w PAZU na ręce prezydenta Wałęsy oficjalnie. Jeżeli jest zadłużenie, to proszę stworzyć mechanizm prawny, gdzie ktoś zarządza tą firmą i wszystkie zyski, które ta firma generuje, a propos kupiona za 85 milionów dolarów 50%, dzisiaj ma wartość 2 miliardy. Na energii nikt nigdy nie tracił. Odmówiono. Stwierdzono nie. Więc po prostu to było dla mnie no, ciężkie i bolesne, że ja nie mogę skonfrontować problemów, w którym się znalazłem w ogóle. I tak naprawdę po prostu przegoniono was, zabrano majątek. Majątek jest w tej chwili od 32 lat w likwidacji, ale tak, żeby tego nigdy nie skończyć. Dobrze rozumiem, tak? On się kiedyś skończy i to się rozmyje. To będzie temat, który... To znaczy tak, największą siłę rażenia oczywiście mają tutaj w tym przypadku media. No, to już jest ogromny temat. To jest potężna broń. Afera to jest kwestia medialna. To nie jest kwestia prawna. Kwestia prawna to jest zarzut, udowodnienie, wyrok i fakt. Natomiast zanim to nastąpi, przegrzanie tematu w mediach, o, no to już wszyscy wiedzą. Do dzisiaj wszyscy nie, wiedzą, no. że... Prawda jest taka, że no, pokutuje afera RDB, pokutuje w mediach tylko i wyłącznie na bazie tekstów, że była jakaś afera RDB. Słuchaj, tak. Ostatnie pytanie. Wynajdujesz wehikuł czasu, albo ktoś ci daje prawo skorzystania, możesz wrócić i coś pozmieniać. Co byś zrobił, co byś zmienił? Spróbowałbyś ratować tą firmę? Jakoś, jeżeli tak, to jak? Nie, ja bym wcześniej się cofnął. Jeszcze przekręcił licznik o 10 lat i został w Niemczech w 80-tych latach, wyjechał do Stanów, był lekarzem medycyny. Czyli co, nie byłoby RDB? Może by była, tylko z kim innym, nie ze mną. Szanowni Państwo, moim Państwa gościem był Andrzej Gąsiorowski, a to była historia, prawdziwa historia artystów biznesu. Szanowni Państwo, jeżeli są jeszcze jakieś pytania do Andrzeja, to i tutaj zapraszam, możemy dokręcić drugą część, jeżeli będzie zainteresowanie. Dziękuję za przyjęcie zaproszenia i do zobaczenia. Dziękuję.